Przebicie most przedostatniej nawy tunelu w ciągu drogi S1 przybędza milówka. Dziś mamy nadzieję, ściana padnie. Teraz poproszę o wydanie dyspozycji do odpalenia ładunków, które są zamontowane w ścianie. Uwaga, pali się! To jest święto dla wszystkich tych, którzy pracują tutaj przy drążeniu tunelu. Zresztą tak jest na innych budowach w Polsce, tak jest na wszystkich budowach tunelowych na świecie. To jest wielkie wydarzenie i to jest święto tych, którzy tutaj z mozołem, z trudem, ryzykując często własne zdrowie, a bywa, że i życie, bo nigdy do końca nie jest wiadomo, jak górotwór się zachowa, czyli wszystko to, co sklepia tunel. Wszyscy ci, którzy tutaj pracują na co dzień, dzisiaj mają powody do radości. I zwracam się do wszystkich tych, którzy tutaj na co dzień zajmują się drążeniem tego tunelu. Bardzo Państwu dziękuję za wysiłek, dziękuję za determinację. Jeszcze takiej inwestycji, tak jak pan minister mówił, w Polsce nie było. Tutaj bezpośrednio z tunelów praktycznie będziemy wyjeżdżać na długie estakady i będzie to robić ogromne wrażenie. Jak do tej pory takie inwestycje widzieliśmy tylko za granicami. Dziękuję firmie Mirbud i ich partnerom. Dziękuję firmie DTS, która sprawuje nadzór inwestorski. Ze swojej strony chciałbym również bardzo podziękować całej kadrze, która tutaj uczestniczy i całej załodze firmy Mirbud za zaangażowanie i prosić o dalsze, żebyśmy mogli w sierpniu spotkać się na ostatecznym przybiciu czy ostatniej nitki. Przed nami wiele wyzwań związanych z zakończeniem tej inwestycji, obudowa zasadnicza, dokończenia całej infrastruktury wokół naszych obiektów, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Dziękuję również naszym wszystkim podwykonawcom, szczególnie firmie Uranpress, z którą tutaj toczymy ten bój związany z drążeniem tunelu i wykonywaniem obudowy zasadniczej. I do zobaczenia, mam nadzieję, panie ministrze, gdy pan znalazł nas czas w sierpniu na już końcowym przebiciu tunelu, kiedy powiemy, że większość ryzyk związanych z jakimiś nieprzewidywalnymi warunkami gruntowymi jest za nami.